taka kampania antynikotynowa robi na tobie wrażenie? Mnie to nie rusza. Widziałem już i te płuca i wszystko jakoś tak, jak widać. Myślę, że jakiegoś bardzo dużego odzewu to australijski rząd nie uzyska tymi paczkami, ale no na pewno robią wrażenie, tylko że obawiam się, że nie spowodują wcale właśnie takiej reakcji, że ludzie zaczną rzucać jakoś masowo palenie. Kupilibyście taką paczkę papierosów? No jeżeli, no w sumie wiemy, co się z tym wiąże, jak się pali papierosy, no to pewnie bym kupił, jeżeli bym już palił. Nie robi na mnie wrażenia, gdyż jestem przyzwyczajony do takich widoków, ponieważ moja mama jest dentystką. Ja jestem w ogóle projektantem, więc te paczki są niestety, ale nie za ciekawie zaprojektowane. Okej, mają wstrząsające zdjęcia, ale tak naprawdę cała wizualizacja na nich jest niezbyt zaciekawa. Kupiłby pan takie opakowania papierosów? Nie, obrzydliwe wszystkie. Czy to jest udana kampania? Zastanawiałabym się, czy to jest w ogóle kampania przeciw paleniu. Po prostu wystają jej rurki z uszu. Na głównym planie widać modelkę, tak? Także te papierosy są widoczne i myślę, że wręcz mogły zachęcić na przykład panów. Symbol kobiety, papierosów. Działa jak najbardziej pozytywnie na mężczyzn. To, co lubią. Także nie, ta ich na pewno nie odstraszy. Jakby ktoś ci pokazał coś takiego, to bym mniej palił. Aha, czyli to działa bardziej. Tak. No w sumie... Też bardziej przemawia do mężczyzn.